Pociągów nie było tu od wielu lat, ale teraz pojawiły się ponownie. Kierowcy mogą być zdziwieni, gdy opadają rogatki w Katowicach Ochojcu. Teraz pociągi będą pojawiały się tu na co dzień. Niebawem ma ich być jeszcze więcej. Łukasz Kądziołka. Do tej pory pociąg w tym miejscu był rzadkim widokiem, teraz będzie codziennością. Dlatego kierowcy muszą uważać. To ulica Jankego w Katowicach. Ruch jest spory, a teraz będzie wstrzymywany z powodu przejeżdżających pociągów. Trzeba się ich spodziewać mniej więcej w godzinach między 10 a 16. To są trzy pociągi. One będą jeździły tą trasą do 9 października. Wraz z zamknięciem przejazdu na Ochoczu konieczne jest także zamknięcie kolejnego przez ulicę 73. Pułku Piechoty, czyli drogę krajową nr 81. Tu pociągi wróciły po 10 latach, a jest to związane z rozkręcającą się wielką przebudową linii kolejowej w Katowicach. Trzeba było wyznaczyć kolejowy objazd przez Ligotę. Możliwe jest połączenie Dąbrowy Górniczej czy Jaworzna-Szczakowej z Katowicami Ligotą i Gliwicami bez konieczności wjazdu do stacji Katowice. Jak zapowiada przewoźnik, od 3 października dojdzie kolejnych 7 pociągów PKP Intercity, które również będą przejeżdżały przez te ruchliwe drogi. To jednak niewielkie utrudnienia w porównaniu do tych, jakie czekają mieszkańców w najbliższych tygodniach. W Katowicach szykują się zamknięcia dwóch kolejowych wiaduktów w centrum miasta. 25 września nad ulicą Graniczną, a 7 października nad ulicą Mikołowską. W przyszłości linia kolejowa przebiegająca przez Ochojec ma być też ponownie wykorzystywana do regularnych... Ruchu pasażerskiego. Po zakończeniu remontu węzłokolejowego w Katowicach, będzie powrót do rozmowy, jak w krótkim czasie właśnie taką linię wykorzystać dla mieszkańców Katowic i dla mieszkańców Tychów. To jednak dość odległa przyszłość, ponieważ wielka kolejowa przebudowa ma potrwać co najmniej 4 lata. W tym czasie okrężna trasa omijająca stację w Katowicach może być coraz częściej wykorzystywana.